Łapcie razem. Spadźcie. I w dół! Trzymajcie, ukucnijcie, trzymajcie w dół, zaraz podniesiemy. Tak mi będzie łatwiej chodzić. Co się zrobiła? I uwaga, w dół. Opuszczamy na trawę. I teraz delikatnie wchodzimy po niteczkach. Czy nie, widać je? To każdy wchodzi delikatnie, ale po ścieżkach. Nie zaplącz się po ścieżce. Biblioteka Publiczna w Sokółce jak co roku zaprosiła swoich najmłodszych czytelników do wspólnej zabawy z okazji Dnia Dziecka. Bawimy się na placu przed biblioteką. Są to zajęcia czytelniczo-ruchowe, dzięki którym dzieci mogą się spotkać zarówno z książką, jak również z muzyką, ze świetną zabawą. Spotykamy się z pszczółką Mają, z którą przyjechała do nas Kinga Bobienko z NCPence. To dzięki niej dzieci mają zapewnione wiele świetnych ruchowych zabaw prowadzających w świat literatury. Nasza oferta jak zwykle jest bardzo bogata. Oprócz zabaw ruchowych, czytelni na kocyku, przygotowałyśmy również dla dzieci tablice informacyjne dotyczące pszczół, rodzaju, miodu. Dzieci mają możliwość zobaczenia, jak wygląda prawdziwy pszczelarski kapelusz, jak wygląda plaster miodu. Są też ule, więc tych atrakcji jest bardzo dużo. Na zakończenie oczywiście słodki poczęstunek. A w trakcie zabaw zamieniamy dzieci w brzęczące, uśmiechnięte pszczółki, które wlatują do krainy pszczółki Mai za pomocą specjalnego biletu, który do tej krainy zaprasza. Myślę, że zabawa będzie cudowna, pomimo tego, że pogoda raz jest słoneczna, raz trochę deszczowa. Dzieci bawią się świetnie. Najbliższe zajęcia, które planujemy, następne już w połowie czerwca. Serdecznie wszystkich zapraszamy.